Wrzesień był bardzo udanym miesiącem na giełdach światowych. S&P po raz kolejny pobił rekord wszechczasów. Było też odbicie na DAX-u. Nieco gorzej radziły sobie rynki rozwijające się, które zaliczyły korektę, co zaszkodziło nieco WIG-owi 20, natomiast SWIG 80 zaliczył kolejny słaby miesiąc. Które spółki w tym otoczeniu radziły sobie bardzo dobrze? Był to m.in. Elsie Corp, który wzrósł o kilkadziesiąt procent. Było to spowodowane rozstaniem się spółki głównego akcjonariusza Leszka Czarneckiego, który sprzedał swoje udziały za 2 złote 10 groszy, natomiast inni akcjonariusze później chętnie jeszcze dokupowali akcje spółki. Bardzo dobry okres za sobą mają także akcje CD Projekt. Spółka wzrastała dzięki świetnym wynikom finansowym o ponad 40% lepszym od konsensusu rynkowego. Zaskoczyła przede wszystkim jeszcze sprzedaż Wiedźmina 3, który nadal bardzo dobrze się sprzedaje. Oprócz tego dobre przychody pokazała spółka ze strony Gwinta, czyli gry karcianej, którą obecnie rozwija, pomimo tego, że jest ona na razie sprzedawana w formule beta testów open tutaj na rynku europejskim, natomiast są jeszcze prowadzone zamknięte testy beta na rynku chińskim i to właśnie z tego rynku spółka jeszcze może pozyskać dodatkowe przychody, które wzmocniłyby jeszcze bardziej jej kurs. Dobre wyniki za pierwsze półrocze pokazało też Polski Bank Komórek Macierzystych. Wzrost zysku netto rok do roku wyniósł 50%. Spółka też posiada obecnie 14% więcej krwi pępowinowej oraz tkanek, co również pewnie będzie przekładało się na dobre wyniki finansowe w kolejnych kwartałach. Natomiast to, co nieco może rozczarowywać inwestorów, to mniejsze tempo wzrostu na rynku europejskim. Które spółki rozczarowały? Był to m.in. Groklin. Spółka pokazała dość przeciętne wyniki finansowe. Zysk netto nie przekroczył 500 000 zł, natomiast zysk operacyjny 1 000 000 zł. Dodatkowo spółka zamierza przeprowadzić emisję akcji do 4 milionów akcji. No i to jest jeden z głównych czynników, który spowodował wyraźną przecenę tego waloru. Swoimi wynikami nie zachwycił też akcjonariuszy Polnot. Spółka nie poprawiła wyniku z pierwszego kwartału. Utrzymała zysk netto na tym samym poziomie, co na koniec marca tego roku. To, co może dawać nadzieję inwestorom, to dobre ostatnio zachowanie się i zmniejszanie długu przez spółkę. Wśród największych spółek słabo zachowywały się walory Orange Polska. Spółka ogłosiła strategię do 2020 roku i to, co może przede wszystkim martwić, to to, że dywidenda może być wypłacona dopiero za 2019 rok, w 2020 roku, a to jest jedna z tych spółek, która tradycyjnie była traktowana jako spółka dywidendowa. Moje typy na październik to Alior Bank, czyli ten bank, który może wyraźnie poprawić swoje wyniki finansowe w 2018 roku dzięki przejęciu banku BPH. Oprócz tego KGHM, czyli kombinat miedzi, który może zyskiwać dzięki dobrej sytuacji gospodarczej na świecie i potencjalnie wyższemu zapotrzebowaniu na ten surowiec na świecie. Oprócz tego Amica, czyli przeceniona spółka z grona średnich spółek, która ma przed sobą bardzo wyraźny rozwój na rynku europejskim.